I ten tytuł mojego wystąpienia, i tytuł całej konferencji. Ja chciałem raczej poruszyć to z punktu widzenia, powiedzmy, ideologicznego, bo ja się na ekonomii jako takiej nie znam jakoś szczególnie, powiedzmy, przetrwałem jeden semestr kursu na studiach i to jest jakby jakaś tam licha podbudowa teoretyczna. Natomiast po prostu ta pierwsza godzina dała mi pewien materiał znowu. Ja bym zaryzykował, no bo temat i wystąpienia i konferencji nawiązuje jednoznacznie do znanego dzieła przedwojennego Adama Doboszyńskiego, tak, gospodarka narodowa. I w ogóle obserwując i analizując całą historię spojrzenia środowisk narodowych, nacjonalistycznych na gospodarkę, ja stwierdzę, że generalnie problem jest taki, że my takich Doboszyńskich nie mamy albo mamy jak na lekarstwo. I zresztą ta dyskusja też uwydatniła, że my często mamy ten problem, trochę zacznę jakby od środka, ale to zaraz się jakoś ładnie poukłada. Mamy problem z używaniem pewnych pojęć, pewnych kwantyfikatorów. Tak, jest łatwo zwłaszcza kiedy przychodzi kampania wyborcza i trzeba biegać za wyborcą, tak, i zagarniać jak najwięcej, to łatwo użyć tych tak sloganów, czy to jakichś korwinizmów, przedsiębiorcy, niskie podatki i tak dalej. Czy inni powiedzą, a to korwinistyczne brednie, prawda, uzwiązkowienie. Każdy widzi pewien wycinek, tak? Każdy widzi pewien wycinek problemu i w pewnym wycinku ma rację. No, na przykład to, o czym mówią niektóre środowiska, że jest biurokracja, że to zabija. Okej, ale przychodzą też ludzie, mówią, jest przykład, tu ściąga imigrantów, taki przedsiębiorca oszukuje, kombinuje, cwaniakuje i tak dalej. I to też jest prawda. I każdy sobie przez swój pryzmat, przez swoje jakieś doświadczenie po prostu spłaszcza problem. Spłaszcza problem. Ja w ogóle bym też zauważył, że problemem jest to, że przez, powiedzmy, obecny światowy model gospodarczy to praktycznie zlikwidowano, czy proces likwidacji jest zaawansowany, w ogóle gospodarek narodowych jako takich. Nie ma czegoś takiego. Zwłaszcza w zachodniej Europie, zwłaszcza teraz, przy okazji tej pandemii, gospodarki narodowe, często budowane przez dziesiątki, setki lat, zostały wymiecione i nagle orientują się, przychodzi marzec tego roku, no i co? No słuchajcie, nie mamy ani masek, ani innych takich różnych rzeczy, trzeba wszystko sprowadzać, my nie mamy przemysłu, nie możemy głupich maseczek wyprodukować. No to jest miara upadku. To jest miara upadku tej i ekonomii, i innych jeszcze rzeczy, bo to oczywiście problem jest głębszy. Natomiast, tak jak powiedziałem, no problem jest taki, że środowisko narodowe, można powiedzieć, z swojej autorskiej refleksji na gospodarkę po prostu przez 30 lat, pomimo oczywiście, nie chcę tu również osób będących na sali jakby deprecjonować, ale ma problem po prostu z wypracowaniem swojego autorskiego spojrzenia na to. I tu bierzemy zapożyczenia, a tu weźmiemy coś od tych, będziemy rzucać też znowu hasła, tak jak na przykład, bo ja się zawsze chętnie zajmowałem i historią ruchu narodowego i tego przedwojennego, ale też analizą tych współczesnych bardziej poczynań, no, czyli po 89, no wkracza na przykład na scenę, prawda, znany warszawski, obecnie warszawski mecenas Roman Giertych i rzuca hasłami, że my tu będziemy nawiązywać do polityki Margaret Thatcher, po czym mówi coś, co kompletnie temu przeczy. Tak? No i to jest znowu rzucanie hasłami. Tudzież wkracza na scenę Konfederacja i rzuca znowu korwinizmami, które są, no, hasłami, tak, właściwie tylko hasłami. I one po prostu część problemów, część realiów najzwyczajniej w świecie ignorują. No bo co? No, współcztermowe nie będzie gorączki. Będziemy tu mówić o przedsiębiorcach, dobrze, ale drugiej strony medalu nie zauważymy. Drugiej strony medalu nie zauważymy. I w ogóle to jest problem, że no, jak zdefiniować model gospodarki narodowej. No, taka gospodarka, którą służy narodowi, powie jakikolwiek tam działacz, aktywista różnej organizacji, który się namnaża po prostu z roku na rok różnych organizacji, które się odwołują do dziedzictwa ruchu narodowego. Fajnie, że powstają, tylko niestety płytkość refleksji pozostaje. Rozwiązania nie ma. I to tutaj jakby wkracza nam kolejny problem, o którym można by zrobić kolejną konferencję, że nie potrafimy zdefiniować interesu narodowego. Nie potrafimy się odnieść w ogóle do takich podstawowych pojęć. Z tym jest moim zdaniem problem i z tego wynikają różne bolączki. Bo oczywiście też ja rozumiem i sam się z tym zmagam, że tematy ekonomiczne nie są wcale tematami łatwymi. Tak? Mamy w środowisku, powtórzę się już któryś raz w takim publicznym wystąpieniu, że no jak się rozejrzymy po środowiskach narodowych, mamy wielu ekspertów od polityki zagranicznej, od polityki, nie wiem, jakiejś wewnętrznej, rozwiązania wielu sporów ideologicznych trapiących nasz umęczony kraj od dziesięcioleci. Natomiast wkraczamy w rozwiązania ekonomiczne, no i sytuacja jest taka, jak mówiłem. No i jesteśmy tak naprawdę w kleszczach, bo z jednej strony mamy właśnie te różne pomysły liberalne, religię wolnego rynku, religię momentami już ocierającą się o libertarianizm, który zwolenników niestety zyskuje. Powiedzmy te kleszcze z drugiej strony, powiedzmy tego demonizowanego przez wolnościowców socjalizmu są moim zdaniem dużo słabsze i nie tak wyraziste jak kleszcze liberalne, no ale to tak naprawdę to się kończy czym? Że każdy, prawda, domorosły ekspert, domorosły działacz, prawda, zarzuca jeden drugiemu liberalizm, z drugiej strony pada oskarżenie o socjalizm i tak trwa ta naparzanka. Trwa to napuszczanie, powiedzmy, wzajemnie środowisk i grup na siebie, tak jak zresztą to się dzieje w polityce, że na poszczególne właśnie grupy zawodowe, ekonomiczne jest napuszczanie. Co się działo, prawda, przy okazji zawsze się mówiło, że a to górnicy, bo górnicy tyle zarabiają. Teraz jest, że ci podli rolnicy to w ogóle mają taki raj na ziemi. Nie będę tu już wchodził w różnice pomiędzy poszczególnymi branżami rolnictwa, bo też one są przecież dość istotne. I trwa takie, nie ma tak naprawdę próby spojrzenia na gospodarkę z punktu spojrzenia na naród jako byt organiczny, jako całość. Nie ma. To jest patrzenie przez jakiś swój wąski pryzmat. To jest chyba główny problem. I to też jest, myślę, to jest w ogóle problem działalności politycznej, że bardzo łatwo przychodzi różnym środowiskom sformułować program negatywny. Bo my łatwo możemy powiedzieć, jak ma nie wyglądać gospodarka narodowa. No bo wystarczy spojrzeć, tak. Przejrzeć kronikę ostatnich kilku miesięcy. Co się dzieje, tak. Jedna z ostatnich wiadomości takich ekonomicznych, że zamykany jest definitywnie kombinat w Nowej Hucie, wygaszony kilka miesięcy temu wielki piec nie zostanie ponownie otworzony. Kilkaset osób idzie na tak zwaną zieloną trawkę. Wcześniej tak, kwestia kopalni, że do 2049 likwidujemy na Śląsku górnictwo węgla kamiennego. Tylko na Śląsku. No nie tylko, ale głównie to jest jakby taki symbol. Dalej no kwestie rolników, protesty rolnicze, przecież to jest historia już od dawna trwająca i też możemy zdefiniować, że tu rolnikom źle się wiedzie i jest zagrożone wręcz bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Ale wykoncypować z tego program pozytywny, no to już zaczyna być dosyć problematyczne. My tak naprawdę reagujemy na to, co się dzieje. I oczywiście tak jest prościej w działalności politycznej, tak urządzić konferencję, manifestację, wyjść i powiedzieć gromkim głosem: my na to nie pozwolimy, to jest hańba, sprzedanie, zdrada. Oczywiście to jest słuszne i potrzebne w wielu momentach. Tylko co z tego, jeśli za tym nie pójdą konkretne rozwiązania. I tak jak powiedziałem, myślę, że ta dyskusja, która trwała przez dość długi czas przed moim wystąpieniem, to pokazuje, że mamy pewien wycinek. Każdy z nas ma kawałek puzzla. Jeden puzzle, kawałek układanki. Tylko żeby ktoś to zebrał i poskładał w całość, to takiej osoby nie ma, żeby spojrzał całościowo na wszystkie gałęzie gospodarki. Ja tylko w jedną gałąź jeszcze gospodarczą bym się zagłębił troszeczkę, niezbyt głęboko, bo nie chcę przedłużać i też pewnie wiele głosów będzie w dyskusji i w następnych referatach, ale myślę, że fundamentem naprawy polskiej gospodarki, bo to, co powiedział pan doktor Grabowski, to, co pewnie padnie potem, to pewnie będą rzeczy ważne i godne odnotowania i to, co padnie w dyskusji, tak. Natomiast uważam, że kardynalną sprawą jest w obecnym modelu światowym gospodarczym jest kwestia tego, kto trzyma pieniądze. Jest kwestia suwerenności monetarnej, kwestia narodowości kapitału, kwestia banków. No to zobaczyliśmy przy okazji chociażby słynnej tarczy antykryzysowej, jak to było finansowane, że to wypuszczono obligacje, które potem zostały przez agendę rządową skupione, czyli de facto udało się obejść w pewien sposób kosztowny, konstytucyjny zakaz zaciągania zobowiązań w banku centralnym u nas w Polsce. I na przykład kraje Europy Zachodniej takiego manewru by zrobić nie mogły, bo przecież tam jest euro, tam jest Europejski Bank Centralny, to nie jest takie proste. My możemy jeszcze takie różne chocki-klocki ze złotówką wyczyniać. Pamiętamy, jak chociażby rząd Donalda Tuska pewnego razu w trakcie kryzysu gorączkowo NBP skupował za granicą, grał kursem złotówki, żeby tylko odpowiednia była ta wartość zadłużenia Polski, jeśli chodzi o to denominowane w walucie obcej, żeby nie przekroczyć, broń Boże, tego tam konstytucyjnego progu. No i to oczywiście jest gra na zamówienie raczej polityczne, a nie w interesie ekonomicznym. Ale takie gry mogą zostać wykonane. No i tyle, że cóż nam po tym, że nie wiem, powstaną jacyś przy pewnych sprzyjających warunkach, przy pewnej też sile sprawczej państwa, co z tego, że powstaną jakieś polskie przedsiębiorstwa, gdy będą musiały kołatać o kapitał na jakieś inwestycje, na jakieś swoje przedsięwzięcia w obcych bankach. Może to nie jest zbyt szczęśliwy przykład, bo to nie dotyczy kwestii ekonomii stricte, no ale widzieliśmy, a to mówię o tym, co za chwilę powiem. To jest, przepraszam, ja antycypuję. O tym, co pan mówił. Nie, to nie jest to szczęśliwy przykład, bo chciałem się odnieść do kampanii wyborczej, że tam komitet Konfederacji czy Krzysztofa Bosaka, nie pamiętam, które to były wybory, że chodził po bankach i, prawda, chciał wziąć kredyt na kampanię wyborczą i wszystkie banki konsekwentnie nie. Dla porównania, prawda, w 2015 partia, która wypadła sroce spod ogona, czyli Nowoczesna, dostała bez problemu taki kredyt w banku PKOBP. To też, podejrzewam, była po prostu decyzja również polityczna. Ale to pokazuje, że jeśli jakaś inwestycja będzie zagrożeniem dla tego czy innego lobby nad Wisłą, no to po prostu przy pociągnięciu odpowiednich sznurków, naciśnięciu odpowiednich przycisków, czy mówiąc bardziej obrazowo, wykonaniu kilku odpowiednich telefonów, okaże się, że nie ma po prostu skąd wyłożyć na to pieniędzy. I co wtedy? I co wtedy? To jest, myślę, kwestia wręcz kardynalna, żeby gospodarka polska, tak już zbliżając się do konkluzji, no to jest oczywiście truizm, żeby była w polskich rękach, ale zaspokajała podstawowe potrzeby narodu. Bo cóż to jest za sytuacja, kiedy, już nie mówiąc o produkcji przemysłowej, ale kiedy z rynku żywności są polskie produkty wypierane i to produkty czy to zza wschodniej granicy, czy to właśnie z Dalekiego Wschodu. Cóż to jest za sytuacja, że handel przestaje być polski i tu właściwie można przepisać w pewnych miejscach sytuację z lat przedwojennych, gdzie też handel w dużej mierze nie należał do osób narodowości polskiej, tylko wtedy Polacy potrafili się zorganizować. A teraz no to praktycznie takiej organizacji nie ma. Przecież wystarczy przejść się po chociażby lokalnych targowiskach. Ja mieszkam na takim dużym blokowisku. W jego centrum, taki przykład, jest taki mały lokalny ryneczek. Jeszcze z 10 lat temu pełen różnego rodzaju budek. Tam można było praktycznie kupić wszystko. Dzisiaj została z tego wszystkiego może 1/3. Wszystko padło. Za to oczywiście pootwierało się kilka nowych marketów i innych takich sklepów sieciowych. To są problemy. Tylko znowu poruszamy się w pewnej kwestii wycinkowej. Zrobimy... To jest chyba praca na lata. Bo co z tego, że nie wiem, odbudujemy polskie rolnictwo, bo przecież najpierw zniszczono nam przemysł, teraz niszczy się rolnictwo, mają zostać tylko usługi, bo to były takie mity w latach 90. Przemysł już jest przeżytkiem. Przemysł powinien zostać zredukowany. Ważne są usługi, to jest mit powtarzający się chyba po dziś dzień. Możemy najpierw odbudować sektor produkcji, tylko potem trzeba się zastanowić, no dobrze, tylko to my i tak to sprzedajemy za pośrednictwem obcego kapitału. To jest odwojowywanie na lata bez całościowej koncepcji, o sformułowanie której po prostu się nie pokuszę, bo jest to sprawa nie na jedną konferencję, na nie wiem, 3 dwudniowe konferencje, żeby te elementy układanki pozbierać, tylko musimy zacząć patrzeć nieco szerzej. I ruch narodowy właśnie z tego wychodził w ujęciu historycznym. Przecież kiedy ścierały się de facto na przełomie XIX i XX stulecia prądy socjalistyczne i narodowe właśnie na przeciwstawieniu się koncepcji klasowości społeczeństwa i na próbie spojrzenia całościowego. I to myślę jest ta droga, którą powinniśmy podążać, ponieważ pewnie inne wątki, które chciałbym poruszyć, pojawiły się już albo pojawią się zaraz, to ja nie będę przedłużał i w tym punkcie bym zakończył. Dziękuję. Jedno takie mam właśnie pytanie, bo właśnie tak teoretycznie czytamy o budowie pewnych branż i tak dalej. Jak jest z tematem właśnie świadomości takiego patriotyzmu konsumenckiego u Polaków aktualnie? No bo tak się tutaj nawet, no, pan doktor trochę zaskoczył, ale nasz kolejny przykład był jak najbardziej trafiony, jeśli chodzi o przemysł samochodowy, który można by rzeczywiście przy takim zapotrzebowaniu rynku ruszyć. Jaka jest kwestia właśnie, jak jest u nas w tej chwili świadomość, czy Polacy jednak kupują swoje, tak? Jak to wygląda? Czy to nie jest, tego też nie trzeba ruszyć, bo jest w dużej mierze, jednak cały czas pokonują te mity, no, tak powiem, ścieżki komuny jeszcze, czy coś polskie to jest, no, coś gorszej jakości, gorszego sortu, zrobione byle jak, nie prymitywnymi metodami i jak to przełamać w świadomości. Ja myślę, że głównie po prostu Polacy mimo wszystko patrzą niestety na cenę i raczej ten patriotyzm konsumencki jest słabo rozwinięty. To też jest problem, to też jest pewnego rodzaju bolączka, że nie ma tego swego rodzaju patriotyzmu konsumenckiego. Oczywiście przebija się też kwestia tego, że no już ta chińszczyzna jest jakby przysłowiowa, tak? I czasem ludzie sobie zdają sprawę, że warto zainwestować trochę więcej pieniędzy. Biedny człowiek szczególnie powinien kupować rzeczy dobre. Tak, no bo to jest różnica między rzeczą, kolejny truizm, tak, z mojej strony, że różnica między rzeczą, która jest tania, ale przy pierwszej usterce będzie do wyrzucenia, a przy rzeczy, którą będzie można w jakikolwiek sposób naprawić. Ale niestety uważam, że dalej decydującym argumentem przy jakichkolwiek zakupach mniejszych czy większych jest mimo wszystko argument ceny, a nie argument patriotyzmu konsumenckiego, mimo że są pewne ruchy właśnie ku temu, żeby ten stan zmienić. Ja podam przykład, jeżeli pan pozwoli. Była taka słynna, nagłośniona sprawa, taki nowoczesny patriotyzm konsumencki, taka apka do telefonu, Pola nazywa. Czy państwo widzieli, ile tej apki ściągnięto z tego sklepu Google'a? Proszę Państwa, na 5 lat chyba już ta apka ma, kilkanaście. Na całą Polskę. Nie, ale może pan w tej chwili zajrzeć. Nie, może przekroczyło 20 000, może, ale tam było na kraj 40-milionowy, już nie mówię, powiedzmy 10 milionów świadomych konsumentów, prawda, w wieku odpowiednim. Także to nie jest rozwiązanie. I w żadnym kraju to nie jest rozwiązanie, zapewniam pana. To jest podejście od złej strony do tego tematu. Naprawdę patriotyzm może być producentów, a nie konsumentów. Tylko. Ponieważ jeżeli pan ma własne siły produkcyjne, krajowe, one są lojalne wobec tego kraju, są jakoś komponowane w system gospodarczy i chronione przed tą wściekłą konkurencją zagraniczną, muszą być chronione, bo każdy kraj normalny chroni, to ma pan wtedy możliwość mówienia o patriotyzmie. Zwykły klient po prostu nie ma szans nawet się rozpoznać pod tym kodzie, tam ta apka oszukuje, bo ona pokazuje tylko kod, to jakby będzie ostatecznego dostawcy, nie? W związku z tym to nie jest polski produkt, tylko to jest w Polsce przepakowane albo składane co najwyżej. Także tutaj trzeba uważać. Nie ma, to jest oszukańczy problem. Tak samo jak geotermia na przykład w energetyce, tak patriotyzm konsumencki jest naprawdę ściemnianiem problemów istotnych i wprowadzaniem ludzi w maliny, nawet rozsądnych. Tak strukturalnie. Znaczy, chciałbym się tylko, że jeszcze na ten temat właśnie, że tutaj, no ale w przypadku Unii Europejskiej, tak, kosmopolitycznej Unii Europejskiej, która nam narzuca pewne tam prawidła i tak dalej. Ja się też z panem zgadzam, w momencie, kiedy mogli zastosować jakiekolwiek ochrony celne, jakiekolwiek... Nie doprowadzajmy do jakichś rzeczy niemożliwych dzisiaj, no bo wiadomo, no właśnie, no, to jest niemożliwe. Metody ochrony producentów są przede wszystkim regulacyjne i ich jest mnóstwo. I nasi zachodni koledzy są mistrzami świata w ich stosowaniu. Podawany przykład kierowców i tak dalej. Są różne metody, ale do tego trzeba są narzędzia, a narzędzi nie ma. I to jest polski problem. Natomiast nie od strony konsumentów, proszę, to jest od złej strony. Tak się kiedyś wulgarnie mówiło, ale nie powtórzę, że tak do problemu do konia od tyłu nie podchodź, bo cię kopnie. Do konia, żeby do tego trzeba podejść do łba, złapać za... i się go opanuje. Natomiast nie od strony konsumentów. Trzeba mieć krajowe siły wytwórcze, które trzeba po prostu chronić. I tyle. Ale mam dobrą wiadomość co do aplikacji Pola, już jest ponad 100 000. Coś takiego. Ruszyło. Ja zaglądałem kilka miesięcy temu, więc coś tam może ruszyło. Przy okazji pandemii może drgnęło. Czyli chciałbym się odnieść do tematu, który poruszył Karol, to jest, myślę, też z punktu widzenia gospodarki narodowej ważne, czyli ten patriotyzm konsumencki. Pracując no, na takiej polu społecznym, jest to przez organizacje społeczne można to promować, tak o to mi chodzi. Pracując w handlu mam do czynienia przy oświetleniu, tak, mam do czynienia z tymi polskimi firmami zarówno, jak i zagranicznymi. I problem z tym patriotyzmem konsumenckim też jest taki, że te polskie marki oświetlenia, no głównie to jest te Zagłębie takie Częstochowa, ten Kanlux jest z Raźnikowa, te polskie firmy, tak? Problem z nimi jest taki, że o ile ludzie w wieku 50-60 lat widać, że czasami się tacy ludzie głównie w takim wieku zdarzają, że oni patrzą na kwestię, czy to jest polski producent, młodsi ludzie praktycznie nie zwracają na to uwagi. To jest pewien walor, ale to walor dla nich, jeśli to 30 zł jest droższy produkt, no to go nie kupią. I problem też jest taki w tych regulacjach, że polscy producenci to często tytularnymi polskimi producentami, bo te firmy ściągają towar z Chin, pakują go w Polsce i już jest to. W Poli już będą, tak? I w sytuacji, w której był COVID, w Chinach początkowo tam wprowadzono te restrykcje, tak? Tam w paru regionach. I nagle się okazało, że towaru nam zaczyna w sklepie, w dużej sieci sklepów budowlanych brakować wśród polskich producentów i w marki własnej, bo to wszystko jest robione części w Chinach. I tak naprawdę te polskie marki, tak, ja też oczywiście staram się klientom zawsze podkreślić ten fakt tej polskiej marki, ale głównie ta polska marka polega na tym, że no, polski przedsiębiorca na niej zarabia dużą marżę, bo robi w Chinach, a większość tych produktów nie jest w ogóle robiona w Polsce, więc to jest problem taki... Możemy oczywiście, patrząc z perspektywy społecznej, angażować się w promocję polskich produktów, no ale to tak jak pan Andrzej mówi, no tutaj to, że producent daje na naklejkę na każdej tej lampie, jest, że produkt polski, no za tym też musi iść to, żeby one były w Polsce produkowane, no a tak niestety nie jest. No to się robi normalnie, mówi się na przykład 70% ciągu wartości dodanej musi być w Polsce wytworzone. Amerykanie na przykład ostatnio renegocjując naftę, ten tak zwany USMCA tamtego, to mają dokładnie 68,5% tam wartości dodanej samochodu na przykład musi być wytworzone tu i tu, prawda? To jedną nowelizację ustawy. Znaczy, no tak, tylko trzeba mieć do tego Trumpa, który to wydusi tak z Meksyku i z Kanady, nie? Natomiast polscy polityków do Trumpa trudno porównywać nawet jego, że tak powiem, no nieważne. Także ja myślę, że to jest, to tutaj jest ten konsumencki, to jest po prostu takie ściemnianie, no, dokładnie tak samo jak w geotermia w polskiej energetyce jest takim tematem zastępczym, który, nie wiem, ktoś jakoś opowiada bajki, promuje to, gdy wiadomo, że problemem, znaczy problemem, no, naszym skarbem jest węgiel generalnie. Także. No to też jest chyba, myślę, problem mentalności w dużej mierze, że wszystkim wtłoczono przez ostatnie 30 lat i wszyscy jak tresowane małpy się zachowują, skacząc, bo jakiś zagraniczny inwestor da nam 200 czy 300 nowych miejsc pracy. To no... To nie o nas proszę mówić, że to... No ale mówię od samorządów po władze centralne, no po prostu wszyscy ściągniemy inwestycje. No a może rozwinąć to, co mamy. No, nie ma kapitału. No właśnie, no i wracamy do tego, o czym mówiłem. Może ten, a potem pytanie jeszcze. Słusznie tutaj Andrzej zauważył, że patriotyzm producencki jest absolutnie na pierwszym miejscu i tej brak świadomości w Polsce tego po prostu negatywnie wpływa na całe nasze życie i gospodarcze i społeczne. Ale proszę Państwa, musimy uświadomić sobie, że producenci w Polsce, czyli polscy przedsiębiorcy, od 30 lat są niszczeni systemowo. Musicie uświadomić sobie jedno. Różnica praktyczna pomiędzy firmami zagranicznymi, korporacjami, a polskimi przedsiębiorcami jest zasadnicza. Zarówno jeżeli chodzi o uregulowania, i tutaj mogę z setkami przykładów Państwu jakby służyć, nie wiem, warsztat samochodowy musi spełniać te same normy i całą sprawozdawczość taką dużą jak sieć warsztatów zachodnich na przykład. Tak? Sposób traktowania przez Izby Skarbowe i Urząd Skarbowy. No, czy ktoś z Państwa słyszał o tym, że takiej Pepsi-Cola, tak, czy Coca-Cola jest takiej poddana jakimś gruntownym badaniom? No przecież mają dla siebie tylko specjalny urząd skarbowy. Natomiast tutaj jest to na porządku jakby dziennym, tak? Poprzez system finansowania. Ja sam znam dziesiątki przykładów polskich przedsiębiorców, którzy zostali zniszczeni przez system bankowy. I z dużym prawdopodobieństwem, bo na to nigdy dowodów nie ma, łapani w pułapki kredytowe po to, że konkurencja zachodnia zleciła temu bankowi zniszczenie polskiego przedsiębiorcy. Nie ma absolutnie równych praw, ani tych pisanych, ani tych, że tak powiem, niepisanych, które również są jakby istotą gospodarki, pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, polskim kapitałem, a zachodnimi. Musimy sobie to uświadomić. I teraz całe te 30-lecie to jest ciąg nieprzerwany walki o normalność, o normalny rozwój, o normalne prawa, o równe prawa, poprzetykany tylko pewnymi małymi jakby koncesjami na rzecz tych polskich przedsiębiorców, które wynikają z jakichś wizerunkowych czysto pobudek, czy też żeby niezadowolenie społeczne, prawda, zostało zlikwidowane. I teraz bez uświadomienia sobie, że państwo polskie nigdy nie będzie silne, nigdy nie będzie sprawne, zawsze będzie teoretyczne, wtedy, kiedy nie będzie polskich przedsiębiorców. A polscy przedsiębiorcy są klasą w tej chwili absolutnie wycofującą się z tego. Ja jestem tego przykładem, wycofałem się, ponieważ byłem świadom, że nie mogę pogodzić działalności gospodarczej z polityką. W wyborach do sejmiku mazowieckiego, lubelskiego, jeden z naszych przedsiębiorców ośmielił się stanąć na czele listy. Zupełnie przypadkowo po zarejestrowaniu listy, po 3 dniach, o godzinie 6:00, miał puk-puk do domu i do firmy i do magazynu, gdzie stali, czekali, żeby położyć łapę na całej dokumentacji i następnie zamiast zajmować się działalnością wyborczą, przez 2 miesiące był szatkowany na lewo i prawo. Proszę Państwa, to jest rzeczywistość polska. Musicie brać pod uwagę. I nie chodzi o to, żeby przedsiębiorcy polscy mieli jakieś szczególne prawa. Polskie państwo jest zobowiązane zapewnić im jako minimum równe prawa, równe obowiązki i ochronę przed tego typu praktykami, które ja tutaj opisuję. Nie będzie polskich przedsiębiorców, nie będzie polskiego kapitału, nie będzie suwerenności gospodarczej. Nie będzie suwerenności gospodarczej, nie będzie suwerenności państwa. To jest tak oczywiste, że nie wiem, no, dla mnie to jest przedszkole polityczne. A u nas, ja odnoszę wrażenie, że trzeba tłumaczyć posłom, senatorom, ministrom coś, co jest oczywistością dla każdego zdrowego rozumu. Znaczy, ja ośmielę się wysnuć wniosek, że oni to doskonale wiedzą, tylko z jedynie im znanych przyczyn, o których mogę, po prostu nie chcą tego zastosować, a jeśli chodzi o te przyczyny, no to mogę tylko zacytować Tadeusza Sznuka. Nie wiem, choć się domyśla. Ja bym tutaj podał do Romka tej wypowiedzi taki przykład, przepraszam, taki na ale moim jakby ulubieńcem politycznym ostatnich lat jest Viktor Orban. W tej materii on kiedyś się zadeklarował. Na takim wykładzie w Londynie powiedział tak: moim celem jest stworzenie silnej klasy średniej na Węgrzech oraz klasy, jakbyśmy się nazwali, oligarchów, czyli kapitału już takiego z górnej półki. On mówi tak: w porównywalnych krajach możemy doprowadzić do tego, że 5 do 10 firm będzie miało zasięg międzynarodowy, prawda? Czyli tak. I on to robi skutecznie przez wiele lat, ale co to oznacza? To oznacza ucieranie rogów tym wszystkim konkurentom zachodnim. Jak Państwo wrzucą w przeglądarkę Google, tam na przykład Viktor Orban, korupcja, to zobaczą Państwo, jakie się mechanizmy uruchamiają potężne, polityczne, gospodarcze, medialne, które jakby atakują takie podejście. Wytworzenie własnej grupy kapitału narodowego, tak to nazwijmy, bo to tych słów trochę brakuje teraz, jest po prostu, to jest rzucenie wyzwanie największej władzy Zachodu, czy tam powiedzmy tych starszych państw kapitalistycznych, bardziej rozwiniętych, i to powoduje, że to już nie tylko takie drobne tam nieprzyjemności, że masz strukturalny napór taki, że nie wytworzysz tego własnego kapitału, a każdy dobry polityk, mądry polityk wie, że bez tego ramienia kapitałowego, bez gospodarczego, twoja polityka jest niewiele warta, bo ty niewiele możesz. Ale Viktor Orban teraz, że jak powiem, zamienił swoje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Ministerstwo Handlu Zagranicznego, tak naprawdę, plus tam dyplomatyczne shake-handy. I co jeździ? Jeździ do Chin, jeździ do Mongolii, jeździ do Tunezji, jeździ do Egiptu, jeździ do tych krajów. Co on ma szukać w Brukselach, Londynach, Paryżach? Przecież tam nic nie ugra. Ale rozwija, i to węgierskie przedsiębiorstwo, tam promuje prosty, ale kontrowersyjny przykład. 1200 wagonów dla Egiptu. 1200 wagonów. Tylko z kim to robi? Z Rosją. I to już w ogóle jest, przekreśla go całkowicie w tych wszystkich, ponieważ Rosjanie mają tam dobre dojścia, na Węgrzech mają dobrą produkcję tych wagonów kolejowych, 1200 wagonów tak, dla Egiptu. W gospodarce polskiej wkracza jeszcze tak, czynnik irracjonalny. Ja tylko jednak dorzucę, że jedną rzecz odnotowałem dla mnie zadziwiającą pozytywnie, że przeszło coś, co godzi w interesy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli tak zwane Lex Uber, bo to nie... Jakie przeszło? Nie. To jest mięciutkie rozwiązanie. Jest mięciutkie, natomiast... Ostatnio w Londynie zakazali Ubera. Zakazali Ubera. Natomiast jest to o tyle, no bo pani ambasador Mosbacher miała taki zwyczaj walczenia o każdą drobnostkę. Po prostu... Ale pan się myli, Uber nie został trącony. Nie został, ale został w pewnej mierze przykamowany, bo to jest ciekawa rzecz, że oni... Może Kamil do tematu swojego... Tak, ale ja tylko wrzucę tą jedną rzecz, że załatwiono to, nie wiem czy to jest celowe, czy to jest po prostu polski bałagan i to by trzeba wyjaśnić, że przecież mogą ci ludzie tam korzystać na Uberze, nie muszą korzystać z taksometrów, mogą tylko z aplikacji, tyle że żadna aplikacja póki co nie jest certyfikowana. Być może jest to tylko polski bałagan, ale że w ogóle jakieś rozwiązania tutaj, że to uregulowano, to myślę, że to jest i tak jakiś postęp.